Czy możemy jakoś wspomóc nasze wycieraczki w usuwaniu ogromnych ilości wody, jaka trafia na przednią szybę naszego samochodu? W końcu to nasze bezpieczeństwo, bo widoczność dzięki temu, że ta woda jest szybko i skutecznie usuwana, jest zdecydowanie lepsza. Pytanie, czy możemy coś zrobić, by ułatwić pracę naszym wycieraczkom. Dlatego z nami specjalista firmy Detal King, Arkadiusz Piostrzek, który odpowie na pytanie, czy możemy coś z tym zrobić. Arek, i od razu zadam to pytanie. No, możemy coś z tym zrobić, czy też, no niestety, jesteśmy w takiej sytuacji, że tylko wymiana piór naszych wycieraczek zapewni nam lepszą widoczność? Wiadomo, pióra ważne, żeby były zawsze jak najlepszej jakości, ale poza wycieraczkami możemy wspomóc się jeszcze tak zwaną niewidzialną wycieraczką, czyli powłoką hydrofobową, którą zabezpieczamy szybę przednią. Poza tym, że woda jest z niej szybciej odprowadzana pod wpływem pędu jazdy, dodatkowo szyba nie brudzi się tak szybko, a nagłe zachlapanie dużą ilością wody tej szyby nie ograniczy nam widoczności. No dobra, zrozumiałem z tego tylko niewidzialna wycieraczka, chyba tak to nawet zabrzmiało. O co tak naprawdę chodzi? Jakiego rodzaju specyfik trafia na szybę i co on tak naprawdę daje? Jest to produkt zwany powłoką hydrofobową. Nanosimy... Nie lubiącą wody, mówiąc tak już najprościej. Dokładnie, mającą wstręt do wody, usuwającą tą wodę z naszej szyby. Nanosimy ten środek na szybę. Po odczekaniu chwili spolerowujemy szybę, usuwając jego pozostałości. To, co się związało z samym szkłem, zostanie na jego powierzchni i pomoże nam w bezpieczniejszej jeździe. No to tutaj mamy nasz już przygotowany model testowy i za chwilę okaże się, czy miałeś rację i jesteś w stanie przekonać szybę, przednią szybę tego samochodu, by wody nie lubiła. Bierzemy się zatem do pracy. No to co, to teraz powierzchnia nałożona, związała się już z naszą szybą, wycieramy. Odczekaliśmy 10 minut, aby powłoka należycie nam się związała z szybą. Teraz będziemy spolerowywać pozostałości. No i zaraz się okaże, czy nasza powłoka faktycznie jest hydrofobowa, czyli no nie lubi się po prostu z wodą i będzie nam pomagać w usuwaniu tej wody z przedniej szyby naszego samochodu. Ale ja oczywiście przejdę jeszcze dalej, żeby zobaczyć, jak wygląda ta sytuacja związana z usuwaniem wody z szyby na szybie, która nie została zabezpieczona. To jest szyba, która w żaden sposób nie została przygotowana, zabezpieczona, czy też pokryta tą powierzchnią hydrofobową. I polewamy wodą. Przekonałeś mnie, widzę, że to działa, ale Arku, jedno ważne pytanie. Ile to będzie działać? Czy tylko teraz przez kilka godzin, kilkanaście, kilka dni? Czy też mogę się spodziewać, że ten efekt utrzyma się nieco dłużej? W zależności od tego, jak samochód będzie użytkowany, spokojnie cały sezon zimowy taka powłoka hydrofobowa powinna nam wytrzymać na szybie. No ale ty wiesz, że ja będę używał skrobaczek i innych kart kredytowych, żeby usunąć no niestety zamarzniętą wodę na tej szybie. I tutaj pojawi się dodatkowa zaleta powłoki hydrofobowej na szybie, ponieważ nie będzie nam się osadzał na niej tak szron, jak w przypadku szyby niezabezpieczonej. Dobra, najważniejsze pytanie. Czy te preparaty, których ty użyłeś do zabezpieczenia tego samochodu, są dostępne normalnie na rynku? Może je kupić każdy kierowca i zabezpieczyć swoją szybę? Jak najbardziej, bez problemu wszystkie z tych środków możemy zakupić w sklepie stacjonarnym czy też internetowym. Wydaje się, że nawet jeśli tego typu rozwiązania miały poprawić nasze bezpieczeństwo chociażby o 5%, to warto po prostu z nich korzystać, bo 5% to bardzo dużo, kiedy przecież chodzi o nasze życie.